Witam Państwa, Dagmara Siemińska dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj gościem programu W oku cyklonu jest pan minister Antoni Macierewicz. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry Państwu. W oku cyklonu to brzmi naprawdę poważnie. To tak jak to, co się dzieje ze mną przynajmniej od 40 lat rzeczywiście w oku cyklonu. Panie ministrze, zacznijmy może od dwuletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości. Co dla pana było takim największym sukcesem rządu PiS-u? Może było ich więcej? To jest trudno powiedzieć. Cały ten okres, każdego dnia można by powiedzieć, że modliłem się, żeby potrwały te rządy dłużej, bo każdy dzień z mojego punktu widzenia, człowieka, który przebudowywał służby specjalne, który tworzył służbę kontrwywiadu wojskowego, to był dzień zyskany dla Polski. To byli nowi ludzie, którzy wchodzili do służby, którzy wchodzili do szkolenia i to byli nowi ludzie, którzy po przejrzeniu ich kartoteki musieli z niej odejść, bo źle służyli Rzeczpospolitej i szkodzili państwu polskiemu, więc każdy dzień był na wagę złota. Dla mnie największą wartością było to, że to trwało aż 14 miesięcy i modliłem się, żeby trwało dłużej, bowiem stwarzało szansę na rzeczywistą przebudowę Polski. Nie zawieram w tym jakiejkolwiek krytyki decyzji, które były nieuchronne na skutek przebiegu wydarzeń i z dzisiejszej perspektywy widać, że były trafne, ale nie ukrywam, że z mojej perspektywy to by on trwał, by ta sytuacja trwała jak najdłużej, było niesłychanie ważne, bo tworzyło szansę, że zbudujemy trwałe podstawy niepodległej Polski. Gdybym miał z dzisiejszego punktu widzenia oceniać tamtą sytuację, to niewątpliwie polityka międzynarodowa ma olbrzymie znaczenie. Ta wielka i skuteczna próba stworzenia porozumienia państw i narodów między Odrą a Kaukazem, między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Coś, o czym nawet moje pokolenie już słyszało tylko jako o pewnej legendzie i to legendzie w istocie mało realistycznej, prawie nie do skonstruowania. Stało się na naszych oczach ciałem. Zostało przez Lecha Kaczyńskiego, przez rząd Jarosława Kaczyńskiego zrealizowane. To oczywiście nie jest wynikiem tylko, chociaż też, olbrzymich talentów tych przywódców politycznych, ale także wynikiem tej szczególnej sytuacji geopolitycznej, społecznej, gospodarczej, w której wtedy żyliśmy i zrozumienia przywództwa państwowego polskiego, że można ten okres wykorzystać dla umocnienia bezpieczeństwa Polski i stworzenia takiej sytuacji geopolitycznej, że Polska i te narody będą mogły stworzyć przestrzeń niepodległości i wolności. No a w polityce wewnętrznej przede wszystkim olbrzymi rozwój gospodarczy i po raz pierwszy w tym dwudziestoleciu taki rozwój gospodarczy, który dotyczył nie tylko małej grupki najbogatszych, ale i szerokich grup ludzi dotychczas spychanych na margines, na przykład polskich rolników, ale także środowisk pracowniczych w miastach. To był pierwszy okres, w którym realnie ludziom zaczęło się poprawiać. To olbrzymi sukces, dlatego, bo już ludzie z taką beznadzieją myśleli, że cały ten czas po 89 roku z punktu widzenia ich życia osobistego jest zmarnowany, że to jest taki okres, w którym mówi się dużo o wolności, mówi się dużo o niepodległości, mówi się dużo o demokracji, ale jak spojrzeć na ich codzienne życie i na to, jak mają wyprawić dzieci do szkoły, jak mają wyjechać na wakacje, jak mają zapewnić mieszkanie dorastającym dzieciom, to okazuje się, że jest równie źle, jak było w okresie komunistycznym, a ci, którzy mieli w tamtych czasach dobrobyt zapewniony za żółtymi firankami, nadal mają ten dobrobyt, chociaż w oparciu już nie o legitymację partyjną, tylko o książeczkę czekową, ale są to ci sami ludzie albo dzieci
tych samych ludzi. Takie głębokie poczucie niesprawiedliwości było przez cały czas dojmujące i dopiero Prawo i Sprawiedliwość przełamało ten okres, podobnie jak wcześniej próbował to zrobić rząd Jana Olszewskiego. Więc te dwie rzeczy, rozpoczęcie takich zmian gospodarczych, które były realnie odczuwane dla szarego człowieka i konstrukcja takiej struktury międzynarodowej Polski, która gwarantowała nam niepodległość, bezpieczeństwo i obejmowała, tworzyła nową przestrzeń geopolityczną Europy Środkowej. To dwa olbrzymie osiągnięcia. Z obu po dzień dzisiejszy pozostały jeszcze wprawdzie resztki, ale pozostały punkty odniesienia pozwalające nam na nadzieję, że da się polską niepodległość i polski dobrobyt odbudować. I to widać zarówno w sprawach międzynarodowych, jak i w tym, że ciągle jeszcze polska ziemia jest w polskich rękach, w dużym stopniu, w większości, że ciągle jest energetyka w polskich rękach, że ciągle, prawda, są pewne podstawy dóbr naturalnych w polskich rękach, mimo wyniszczającej gospodarki ze strony środowisk liberalno-komunistycznych, ciągle te fundamenty odbudowy niepodległości państwa polskiego i dobrobytu zostały przechowane dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Dobrze, to ja poproszę teraz o krytykę. A jakie błędy popełniło Prawo i Sprawiedliwość? Bo jednak każda władza jakieś błędy popełnia, może jakieś zaniechania, może coś się nie udało. W polityce jest tak, że czas jest na wagę złota. Czas jest na wagę złota i to, czego się nie zrobi w ciągu pierwszego półroczu, czy półrocza, czy pierwszego roku rządów, tego się już nie da nadgonić. Tego się już nie da nadgonić. I było oczywiste, że jeżeli konieczności polityczne doprowadziły do tego, że dopiero rząd Jarosława Kaczyńskiego po rocznym zmarnowaniu zwycięstwa wyborczego przez pana Marcinkiewicza zaczął rzeczywiste reformy, to musi nas bardzo głęboko kosztować, że to musi nas kosztować utratę władzy. I oczywiście robiliśmy w tym darowanym czasie, co było można, ale w istocie nie bardzo była szansa nadrobienia tego, co pan Marcinkiewicz zmarnotrawił. A marnotrawił z uśmiechem na ustach, tańcząc na wywiadówkach, zjeżdżając na nartach, mając pełną reklamę. Wszędzie im więcej reklamy, tym więcej niszczenia Polski i marnotrawstwa. Pan wspomniał wcześniej pana premiera Jana Olszewskiego. Jest czerwiec, niedawno obchodziliśmy rocznicę obalenia rządu. Ja wolę mówić o rocznicy rządu Jana Olszewskiego. Nie warto, żeby obchodzić klęsk. Warto pamiętać właśnie o programie i warto właśnie pamiętać o problemach postawionych przez rząd Jana Olszewskiego. Coś jednak pozytywnego. I o dorobku Jana Olszewskiego. Coś pozytywnego zostało. Tak naprawdę powstał ten obóz niepodległościowy, tak? A przynajmniej wyznaczone zostały jego podstawowe zadania polityczne, gospodarcze i społeczne przez rząd Jana Olszewskiego. Tak rzeczywiście było, został postawiony problem obozu niepodległościowego. Ta sprawa oczywiście w okresie przed 89 też wielokrotnie stawała, ale była spychana na margines tak dalece, że po dzień dzisiejszy większość mediów mówi o jakiejś opozycji demokratycznej, a nie o niepodległościowym ruchu oporu, prawda? Tylko są jakieś takie próby, nawet w sferze językowej, zamazania istoty naszego działania w okresie lat 60., 70. i 80. Może była jakaś, tak, na pewno była wewnątrz komunistyczna opozycja, była jakaś demokratyczna opozycja, być może, ale przede wszystkim był narodowy ruch antykomunistycznego oporu. To było istotą i to zostało ujęte w formule konkretnych wskazań programowych, gospodarczych, społecznych przez rząd Jana Olszewskiego, począwszy od linii wskazującej konieczność wejścia do NATO, przez obronę polskiej gospodarki przed jej rozkradaniem, po lustrację. Te wszystkie elementy były właśnie zarysowane podczas tych krótkich sześciu miesięcy, w których bardzo dużo Jan Olszewski zrobił.
możemy powiedzieć, że ten przemysł pogardy, z którym mieliśmy do czynienia za czasów rządu PiS-u, to był podobny do takiego przemysłu pogardy za czasów Jana Olszewskiego? Wiecie Państwo, to wszystko są tak naprawdę mutacje tego straszliwego plakatu z lat 40. Zapluty każą reakcji. Pamiętacie to Państwo, prawda? I tej polityki, którą prowadzili komuniści, którą najlepiej widać na straszliwych przeżyciach Kazimierza Moczarskiego, którego posadzono ze zbrodniarzami niemieckimi, a nie był to wyjątek. To była pewna zasada. Polskich bohaterów sadzano w celach śmierci czy w katowniach razem z hitlerowcami, razem ze zbrodniarzami hitlerowskimi, żeby ich jeszcze bardziej upodlić, żeby jeszcze bardziej im pokazać, że są poza marginesem społeczeństwa. Zarówno ten plakat, jak i sposób ich traktowania był początkiem tego, co później nas dotknęło i w latach 60. i 70. Ja pamiętam taki wielki tytuł z Trybuny Ludu w 76 roku po jakimś obozie, który z młodzieżą odbyłem w Beskidach, w Beskidzie, gdzie napisano w Trybunie Ludu: Macierewicz naucza młodzież, że krew jest smarem historii. Wielki tu Macierewicz, krew jest smarem historii. No, można sobie teraz z tego żartować, można z tego kpić, ale to był przedsmak tych tytułów w Newsweeku, czy wprost, już teraz nie pamiętam, przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, nie mam intencji, z wielkim portretem, takim zmęczoną twarzą Jana Olszewskiego z napisem Nienawiść, to właśnie z roku 92, czy z tymi portretami moimi, z oczyma mającymi świadczyć o, podświetlonymi oczyma mającymi świadczyć o nienawiści i tak dalej, i tak dalej. I to się później powtórzono w roku 2007. Także i dzisiaj, także wtedy, kiedy atakuje się pamięć prezydenta Kaczyńskiego. Można powiedzieć ze smutkiem, że pan Niesiołowski udoskonala te metody. Tak, pan Niesiołowski, który sam był ich swego czasu przedmiotem, teraz je udoskonala. To tragiczne, ale tak właśnie bywa w historii. Pan mówi o walce z pamięcią Lecha Kaczyńskiego. Tak, ale nie tylko. Mówię także o słownictwie, o języku nienawiści, o takim języku, w którym utożsamia się tych, którzy walczą o polską niepodległość, z tymi, którzy zdradzają kraj i go sprzedają. Jeżeli ktoś nie chce widzieć tego strasznego siewu, jaki dokonuje pan Donald Tusk, oddając śledztwo smoleńskie w ręce rosyjskie i utożsamia to z polemikami i na tej samej płaszczyźnie stawia co polemiki polityczne, no to znaczy, że po prostu stracił już zupełnie rozeznanie rzeczywistości, że nie wie, co mówi. Ostatnio, właściwie dzisiaj powstał ten pomnik Lecha Kaczyńskiego w Osowie i już radni Platformy Obywatelskiej złożyli protest, tak? Oni już są gotowi do rozbiórki tego pomnika. No to są po prostu rzeczy skandaliczne, czyli nie to, że... Wie pani, tam jest rzecz dużo straszniejsza. Przypomnijmy, że to właśnie w Osowie, w tym samym czasie, kiedy usuwał pan prezydent Bronisław Komorowski krzyż upamiętniający ofiarę prezydenta i polskiej elity pod Smoleńskiem, gdy usuwał sprzed Pałacu Prezydenckiego, w tym samym czasie postawił pomnik najeźdźcom bolszewickim, komunistycznym, właśnie pod Osowem. I wtedy ci radni nie protestowali przeciwko upamiętnieniu zbrodniarzy, którzy gwałcili polskie kobiety, którzy niszczyli, palili polskie wsie, szli, żeby zniszczyć stolicę Polski, żeby po trupie Polski dojść do serca Europy. Przeciwko temu upamiętnieniu tych zbrodni nie protestowali, ale przeciwko upamiętnieniu bohatera Polski, jakim był najwybitniejszego niewątpliwie polskiego prezydenta, jakim był Lech Kaczyński, przeciwko temu protestują. To pokazuje skalę demoralizacji i tak rzeczywiście zaparcia się siebie, bo tylko ludzie, którzy zapierają się własnej godności narodowej, mogą tak postępować. Wierzy pan minister, że uratujemy telewizję Trwam? Tak, w ogóle
nie mam wątpliwości, że uratujemy i telewizję Trwam, i Polskę, i tych nawet biednych radnych spod z Osowa, którzy dzisiaj nie wiedzą, co robią i tak postępują. Jestem absolutnie o tym przekonany. To będzie trudne, to będzie wymagało wysiłku, ale nie wątpię, że nie tylko wasze pokolenie, prawda, ale nawet i moje jeszcze zobaczy Polskę niepodległą i odda to, co się należy tym Polakom, którzy byli wierni Rzeczypospolitej. Nie mam co do tego wątpliwości, a także to, co się należy tym, którzy ją zdradzili. Wokół Cyklonu pytamy polityków też o sprawy niezwiązane z polityką, więc do pana mam pytanie, co jest pana pasją poza polityką? Co jest moją pasją poza polityką? No poza polityką moją pasją jest historia i polityka. Czyli rozumiem książki z dziedziny historycznej. Jestem historykiem z wykształcenia, wychowania i zamiłowania. W związku z tym i to jest taka decyzja, która zapadła bardzo wcześnie w moim dzieciństwie, że będę się zajmował historią, co zostało zresztą przyjęte przez moją mamę jako pewnego rodzaju decyzja, iż skończy się to polityką. Tak uważała i tak się rzeczywiście stało. Była bardzo trafnie przewidującą kobietą i tak się rzeczywiście stało, ale nie ukrywam, iż po dzień dzisiejszy uważam historię za królową nauki. A jeżeli ktoś poważnie do historii podchodzi, a nie jako do anegdot, tylko stara się ją badać, to znajdzie tam bardzo wiele wskazówek także dla kogoś, kto chce brać odpowiedzialność za losy kraju i być politykiem. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję najmocniej. Państwu dziękuję za uwagę.